Tutaj strzelił we mnie trochę. Opowiadałeś. Trąbeczka napisał tak. Ja ogólnie przy tym przelewie, gdzie dopłaciłem te 2700 zł i wpłaciłem te 10 tysięcy, Trąbeczka napisał, coś mało zarobił. Żółty dolar czy Farmazon? Jakby wiadomym faktem, ja muszę wam ludzie pokazać w ogóle od razu, ile to zarobiło. Żeby mi nikt czasami nie powiedział, że... Może farki zalogowałem tu box. Ale jest tutaj Boxdel? Jest też. O, idealnie. Więc od razu wam pokażę, ile to wszystko rzeczywiście zarobiło. Patrzcie, widzowie, akurat idealnie możecie sobie sprawdzić. Ale to teraz, bo to już jest też po nowym. Tak, to jest po nowym filmie. Czyli ten film zarobił około trójki. Ten The Goat, świat influencerów i goats, który ma 812,5 tysiąca. Chłopaki, wysłałem wcześniej tipa odnośnie współprac, ale nikt nie odpowiedział, nie odpisujecie. To do Ulfika, stary, tylko i wyłącznie. Bo ja mam co sekundę DM-y, mordo, naprawdę. Jest dycha. Wiadomo, że też te materiały z Pandory, no to one są też na żółto, więc to nie jest tak, że to, jeżeli robisz materiały na 2-3 miliony wyświetleń, to, że teraz nie wiadomo, bo to nie zarabia. To są materiały takie, na których nie wyświetlają się reklamy i to jest raczej logiczne. No i Trąbka napisał tutaj, gdzie to jest, kurwa, o tu. Czy w tej ilości liczby pay-per-view cloud liczone są te, które musieli dać za darmo z reklamacji z jedynki? One są tam wliczone. One są tam, to jest jakby pula oglądalności. Nie, to jest pula kupionych. To jest pula kupionych, sorry, wybaczcie. To jest pula zakupowa. Dużo zdrówka i wytrwałości. Dobra, wróć do Trąbeczki. Dobrze. I Trąbka napisał, coś mało zarobił, żółty dolar czy Farmazon. No i jakby ja wiem, że Trąba był przez całe życie prowadzony przez Friza za rękę, więc rozumiem, że jakby on może nie być świadomy, na czym to polega, że na przykład jak są tematy wrażliwe, to tutaj reklamy odsłonowe mogą nie mieć. Mogą nie być wyświetlane. Łukaszku! Dominik, czekam w jeden z Karolu. No łapka, pozdro. Dzięki, Łukaszku. I wiem. Dominiku, czekamy w Jedlance. Karolu i ja i Małpka czekamy w następny weekend. A propos Friza, Fristle. A propos Fristle. I wiem, że Trąba był prowadzony przez Friza właśnie za rączkę przez całą karierę. No i jakby teraz uczy się dopiero przy tak dużej rozpoznawalności tego rzemiosła, jakim jest YouTube i tak dalej. W każdym razie mam nadzieję, że się wyspał już na Strąbidło. No i jeżeli chodzi o bycie Farmazonem, bo jeszcze tutaj mam jedną rzecz. Labryga, Boxdel kibicuje ci. Mam nadzieję, że nic więcej na ciebie nie wpłynie. Czy pisałeś takie rzeczy, że co były w takim młodym wieku, czy tylko z tymi dwiema sobie... Mordziu. To brzmi jak grill. Wiesz, to brzmi co? Jak prawdziwy labryga. To brzmi jak mega prawdziwy labryga. Nic więcej na ciebie nie wypłynie. Typiarami. Pozdro, Denis. Jest... Już się na ten temat wypowiadałem. I... Mam nadzieję, Trąba, bo też wiem w kuluarach, że niektórzy mówią, że wystarczyło, że Boxdel, ty będziesz wiedział, o kogo chodzi, wystarczyło, żeby Boxdel mówił szczerze i tak dalej. To mam nadzieję, że ty też będziesz szczery z widzami i powiesz, jak to było z Frizem. No chyba, że jesteś Farmazonem, nie? Zostawiam ci otwarte pole manewru. A propos Trąby. Ja uważam, że Trąba jest gościem, który lubi zasięgi. Że on się często podpina pod jakieś afery. Wiesz, o co chodzi? Nie no, wiesz. Kiedyś musiałem zamykać pizdę, nie? Jakim Trąba według ciebie jest freakiem? Fejmu. Jakim Trąba według ciebie? Nie muszę. Jakim Trąba według ciebie jest freakiem? No, przepłaconym. No i tyle.